Bardzo trudno jest nam pojąć, że te wydarzenia, o których przed chwilą po raz kolejny mogliśmy usłyszeć, dzieją się we wspólnocie Kościoła, w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy celebrowano Eucharystię. Można by powiedzieć, że Judasz, który chwilę wcześniej przez Pana Jezusa został konsekrowany na kapłana, wychodzi pod osłoną nocy, aby sprzedać swojego mistrza za 30 srebrników. Trudno pojąć, że reszta konsekrowanych mężczyzn, biskupów, siedzi, przygląda się temu bez żadnej reakcji. Chociaż Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, że to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i mu podaję, to ten mnie zdradzi. Wszyscy widzą, komu podaje Jezus kawałek chleba, ale myślą po swojemu. Trudno pojąć, że wśród uczniów może być zdrajca, ale czasem wydaje nam się, że jakieś miejsce w hierarchii kościelnej, czy miejsce, które zajmujemy w kościele, przychodząc do świątyni, w pierwszej, drugiej, trzeciej czy ostatniej ławce, może zapewnić nam zbawienie, że może nas ustrzec przed tym, co zrobił Judasz. Każdy z nas ma w sobie coś z tego ucznia, którego Pan Jezus wybrał, a którego zdradził wtedy, gdy zamiast Boga wybiera kogoś lub coś innego. To bardzo trudne do pojęcia, że w tym cieniu dramatu na Golgocie dokonuje się kolejna zdrada, tym razem Piotra, którego tradycja Kościoła nazywa pierwszym papieżem. Zobaczmy, że jeden grzech, nawet ten mały, rodzi kolejny. Że z czegoś, co na początku wydaje się takie niewinne, niewiele znaczące, rodzi się wielki dramat człowieka. Upadek jednego kapłana, o tym możemy czytać każdego dnia w zasadzie, może przyczynić się do upadku kolejnego, następnego. Rozwód, rozpad małżeństwa w jednej rodzinie w jakimś sensie przyczynia się do tego, że ktoś pomyśli, mój brat, moja kuzynka też przez to przeszła i jakoś sobie żyje, jakoś próbuje być szczęśliwą. Nikt, kto kładzie się podczas sakramentu święceń w katedrze, nie kładzie się tam z takim zamiarem, aby zdradzić swojego mistrza, aby odejść, porzucić kapłaństwo. Nikt, kto staje przed ołtarzem w naszej świątyni czy jakiejkolwiek innej, by ślubować sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską na dobre i na złe, nie robi tego po to, by po kilku latach odpuścić. Ale dzieje się tak wtedy, kiedy podążamy czasem na samym początku za bardzo małą, niewielką rzeczą, która z Panem Bogiem nie ma nic wspólnego, która na początku jest niewinna, a doprowadza człowieka do
wielkiego dramatu, dramatu, którym jest życie wbrew Bożym przykazaniom, wbrew Ewangelii. Dramat Judasza, dramat Piotra i w zasadzie całej reszty uczniów, z wyjątkiem jednego, który stał pod krzyżem, bierze się z jakiegoś własnego pomysłu na życie. Bierze się też z jakiegoś lęku, aby nie iść tam, gdzie jest trudno, aby nie być przy tym, co jest trudne, ale ostatecznie daje nam zbawienie. Nie chcieli trudu, nie chcieli być posądzeni o to, że mają cokolwiek wspólnego z Jezusem. Chcieli tego uniknąć, ale ich życie potoczyło się, doskonale wiemy, w jaki sposób. Kto chce realizować swoje powołanie bez względu na to, jakie ono jest, czy w małżeństwie, w życiu zakonnym, czy kapłańskim, czy w życiu w pojedynkę. Kto chce takie życie realizować bez trudu, to trudem będzie dla niego właśnie to powołanie, do którego Pan Bóg nas wzywa i do którego też chce nas uzdalniać, umacniać. Człowiek, który żyje, ma różne etapy na tej drodze i nie naszym zadaniem jest oceniać to, w jaki sposób on żyje teraz. Możemy sobie przypomnieć wiele sytuacji, w których potępiliśmy jakiegoś człowieka, nie znając jego historii, widząc tylko jakiś niewielki fragment z jego życia, a może szczególnie wtedy, kiedy ten fragment życia wygląda bardzo nie po Bożemu, bardzo nieewangelicznie. Łatwo nam wtedy przychodzi oceniać, potępiać, ale Pan Jezus stara się nam pokazać, że to jest moment, w którym naszą rolą jest to, by do takiego człowieka wyciągnąć naszą otwartą dłoń, by towarzyszyć takiemu człowiekowi, by ten etap przeszedł właśnie w duchu Ewangelii. Może nam się wydawać, że ten dzisiejszy dzień, Wielki Piątek, których już za sobą mamy wiele, to dzień, w którym nie widać żadnego światła, że nie widać żadnej nadziei, bo to przecież dzień, w którym Pan Jezus, Syn Boży, za to, że powiedział prawdę, został przez ludzi oskarżony i skazany. Za to, że powiedział prawdę o tym, kto jest Jego Ojcem, jaka jest Jego misja, jaka jest Jego rola, został doprowadzony na krzyż. Może nam się wydawać, że nic gorszego nie mogło spotkać Pana Jezusa. Ale zobaczmy, że światłu dużo nie potrzeba, że wystarczy czasem odrobina miłości w naszym sercu, ale też dobrej woli, aby zobaczyć w drugim człowieku także cząstkę Pana Boga, zobaczyć to, że naszym Ojcem jest ten sam Pan Bóg. Śmierć Pana Jezusa, choć dzisiaj ją jakoś przeżywamy i ona powinna nas boleć w sercu, bo On się znalazł na krzyżu także przez nasze grzechy, niesie nam wielką nadzieję, bo święte Triduum Paschalne, które przeżywamy, ono się nie kończy dzisiaj. Dzisiaj ta liturgia zakończy się w grobie Pana Jezusa. Będziemy Go adorować, będziemy chcieli być przy Nim nie po to, by o coś Go prosić,
ale po to, by być z Nim w tym momencie, który jest jednym z najtrudniejszych dla ludzkości. Ta liturgia skończy się w niedzielę o poranku, kiedy będziemy radośnie ogłaszać światu, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. I może dzisiaj chcielibyśmy postanowić i jakoś tak zrozumieć tą trudną naukę płynącą z Ewangelii, z tych dzisiejszych wydarzeń, że lepiej dla nas, zamiast zataczać ten kamień nad konkretnym człowiekiem, stawiać nad nim krzyżyk, lepiej jest spróbować wyciągnąć w jego kierunku nasze otwarte ręce, bo może się okazać, że przez zwykły, czasem niewielki i niewiele znaczący dla nas gest ludzkiej życzliwości, dobroci, taki człowiek na nowo zmartwychwstanie. Amen.